Cały nasz kraj w tej chwili rozkwita. Buduje się nowe domy, fabryki, szosy. Wszystko zmierza ku lepszemu. Na tym tle wasze taplary przedstawiają się jako wioska zacofana. Okropnie zacofana. I tak dalej nie może być obywatelem. A zacofana to dobrze czy kiepsko? Co wy, obywatelu, żarty sobie ze mnie stroicie? Nie. Ja się tylko dopytuję, czy my tu są chwalone, czy ganione. Zacofana wioska to taka, gdzie głód, smród i zabobony. Jak wam tu śmierdzi, to wolna droga! Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem. Ale w chwili, kiedy cały kraj zrywa się do wielkiej budowy, żaden obywatel nie może stać na boku. Ojczyzna wzywa. A co nam do tego? Jak to, a wy kto, nie Polak? Nie. To kto? Niemiec? Nie. To może Francuz? Nie Francuz. To kto wy? Ja tutejszy. Jaki tutejszy? A tutejszy. Z bagna. A bagno gdzie? Nie w Polsce? Bagno tutaj i my tutejsze. A wy lepiej gadajcie, urzędniki. Jaki wy interes macie, że tu przyjechali? Interes? Pozwólcie, towarzyszu, że ja odpowiem. Słuchajcie, taplarscy. Jak wszystkim wiadomo, tam, na górce pod Głazem, leży zakopany koń, cały ze złota. Tak czy nie? Ogon i grzywa srebrne! Niech będzie, że srebrne, ale reszta złoto... Nie, kopyta żelazne. Dobra, niech będą żelazne, ogon i grzywa srebrne, ale reszta złoto. To wy uważacie, że ten koń tam jest. A wy, że nie? Tego nie mówię. No dobrze. A teraz niech mi ktoś powie, ile za takiego złotego konia można kupić, no powiedzmy, cukru. No ile wozów? Takich czubatych, a z drzewem, albo z gnojem. 1000! A ja wam powiem, że za takiego konia to można by kupić cukru, smalcu, marmolady, kiełbasy. Tyle, że wy by i za 100 lat tego nie zjedli. No... Złoto w świecie drogie. Właśnie. Ja się was pytam, dlaczego wy nie przekopiecie szpadlami tej górki, co? Czego nie przekopiecie? Nikt nie próbuje, bo czart pilnuje. Toż macie na diabła święconą wodę. Bo tak naprawdę, taplarscy, to nie diabła się boicie. A tego, że nic tam nie znajdziecie. O! No i skończy się bajanie o smokołykach, strojach, dworach. Tak? Kto chce dobrze jeść, bogato chodzić, niech zrobi to, co przed nim mądrzejsi zrobili. I żyją dziś po pańsku. A wiecie, od czego zaczynali? No? Od szkoły i elektryczności. Właśnie my w tej sprawie tu przyjechali. Proszę pani Jolu, niech pani powie coś o szkole. Proszę. W poniedzieli zacznie się nauka pisania i czytania dla dzieci od lat 7 do 14 obowiązkowa. Książki, zeszyty, tablice przywiezione są łodzią.
Potrzebna jeszcze będzie pomoc wioski w sprawie ławek i kwatery dla mnie, bo zostanę tu u was. Jeszcze sama w majtki szczera do naszych dzieciów się bierze. A elektryczność, obywatele, to lepsze i lżejsze życie. Elektrycznością i maszynami można i młócić, i gotować, i prać koszulę, i doić krowy. A na co mnie te maszyny? A co to nam? Żonki kiepsko gotują? Rękami gaciow nie wypiorą? A może mam żonkę do teściow odprawić? A kto mnie pod pierzynę wlezie? Maszynka? Ludzie, co wy? Czy wy naprawdę chcecie życie przeżyć w tych szuwarach jak kaczki? Czy wy chcecie, żeby wasze dzieci rosły na pośmiewisko dla kraju i świata? Proszę, obywatel, jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia, proszę głośno.